strony zawsze Oki, a dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek, w którym sprawdzimy, czy to slime. Słuchajcie, byłam ostatnio w księgarni, kupiłam tam dużo zestawów slime, których nie widziałam w internecie, a przy okazji obok slime stały właśnie takie, o, takie dwa, tak jakby niby ma to konsystencję slime'ową, bardziej lejącą, nawet nie wiem jak to nazwać, chyba będę musiała napisać do Agnieszki Grzelak i dokładnie się jej zapytać, czy może wie, o co to chodzi, bo jednak to jest... Tak, to jest z Chin, z tego co się orientuję, czy z Japonii. Nie umiem teraz znaleźć, chyba ślepa jestem. W każdym razie sprawdzimy, czy to slime, czy może da się z tego zrobić slime. A kosztowało to dokładnie, jak tutaj widzicie, jedno opakowanie 2,80. Słuchajcie, tak, tak to będziecie widzieć. Dobrze. I jeżeli, nie wiem, nie uda mi się coś z tego zrobić, to dajcie pomysły, czy macie jakieś inne, bo zawsze do sklepu mogę poskoczyć, mam blisko, a było dużo wersji kolorystycznych. Oczywiście wziąłam z niebieski jako pierwszy, no i różowe, bo zawsze to się bardzo ładnie łączy. A my zabieramy się do sprawdzania. Mamy tutaj oto dwa pojemniczki. A może zaczniemy od niebieskiego. Zastanawiam się, czy ubrać sobie rękawiczki. Ale zobaczcie. Pani mi mówiła, że to jest taki jakiś makaronik. Ja nawet nie wiem, do czego to się używa. Próbowałam szukać informacji w internecie, ale ciężko. Okej, to się klei. O, to jakby, widzicie, ma konsystencję slime, ale... ciekawe. I to bardzo. Odkleja się raz, a raz się nie odkleja, widzicie? Jak to wysycha, to robi się gumowe. Bardzo gumowe. No dobra. Pierwsza rękawiczka. Niby okej, spróbuję to. Ale na dłoniach nie robi aż tak. Widzicie? To może ja to powinnam do rąk normalnie zabrać. Okej. Śmieszne. Raz się klei, raz się nie klei, ale się odkleja. To jest bardzo dziwne. Ok, spróbuję to wziąć tak. A co mi tam? Jest bardzo takie, wiecie, klejące się, jak widzicie. Ale na sam koniec dnia mogę to ściągnąć z rąk. Co prawda zostałem jakieś resztki, ale nie jest to takie problematyczne. No może teraz jest problematyczne, widzicie? Jak chcę to ściągnąć wszystko. Spróbuję na swój sposób. No mój sposób zawsze działa, chociaż tutaj znowu się to rozpuszcza. Troszeczkę galimatiasu jest. Tutaj, ale spróbuję to przełożyć do jakiejś miseczki po prostu. Ten niebieski ala slime. Spróbuję przełożyć to do miseczki. Tutaj sobie to przesunę na bok, bo troszeczkę galimatiasu mamy. Nawet się to odkleja, ale po prostu bardzo ciężko zmywa się z rąk, powiem tak, bardzo ciężko. Jak już ma styczność z wodą, to już jest o wiele ciężej. Nie będę wszystkiego wydrapywać, bo to by nie miało sensu. Mam tutaj tak pobrudzone dłonie, jest wersja różowa. Przelewa się to. Połączymy te dwa slajmy. Tak tutaj jest ok. Ale nie chcę, żeby było tak samo jak wcześniej. Więc wyciągam te dwa ala slajmy. Mamy to. Odkładam tutaj na bok. Zobaczcie, jakie połączenie kolorystyczne. Może to potrzebuje jeszcze troszeczkę aktywatora. Spróbuję dodać. Zobaczcie. Zobaczymy, co się stanie. Czy to będzie bardziej slajmowe? Dziwnie pachnie. Pierwsze moje tutaj spostrzeżenie. Jeszcze dodam aktywatora. Ale kolorek się robi, zobaczcie. Okej, oczywiście przechodzi w niebieski.
ciemniejszy bardziej tam atakuje kolor. Ale to się zrobiło dalej, jest takiej samej konsystencji. A szkoda. Oj, jeszcze bardziej. Zobaczcie, tak się kończy nasza zabawa niestety. Ale ma to potencjał bardzo ładny. Ten aktywator troszeczkę nam to... Och nie! Tak to się kończy, a my kochani... Widzimy się już jutro w nowym odcineczku. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa!